Cześć. Witajcie na kanale Historii Porodowych, w miejscu, gdzie rodzice dzielą się swoimi doświadczeniami z dnia porodu. Dzisiaj zapraszamy Was do kolejnej historii, jeszcze bardzo świeżej, jeszcze bardzo żywej. Przenieśmy się zatem do szpitala przy ulicy Polnej w Poznaniu. Myślę, że dla wielu z Was jest to miejsce dobrze znane, więc pewnie nie będzie nam trudno przypomnieć sobie te kręte korytarze i zaułki tego szpitala. Jest noc, godzina druga w nocy. Poznań wtedy jeszcze śpi, ruch na ulicach zamiera, a na szpitalnych korytarzach jest cisza i spokój. Przypomnijcie sobie teraz te duże wejściowe drzwi w kolorze żółtym, nad którymi widnieje napis blok porodowy. Drzwi po czasie otwierają się i jesteście już coraz bliżej. W tym momencie pojawia się delikatne napięcie i stres. Na kogo trafię? Czy będzie bolało, czy sobie poradzę? Sala porodowa w odróżnieniu do reszty szpitala nie śpi. Co jakiś czas dobiega do Twojego ucha płacz nowonarodzonego dziecka. Wzruszasz się. Wyobraźnia podpowiada teraz Tobie obraz Twojego wtulonego dziecka i Twojej szczęśliwej twarzy. Wtedy pojawia się położna z sali porodowej, przedstawia się i swoją rozmową rozluźnia Cię jeszcze bardziej. Czujesz się dobrze, jesteś bezpieczna. Za chwilkę usłyszysz swoje dziecko po raz pierwszy. Mam nadzieję, że jesteście na tej sali porodowej, że widzicie te fototapety na ścianach, widzicie zapis KTG, widzicie salę, w której rodziłyście. Zostańcie tam jeszcze, nigdzie nie odchodźcie. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że w tym odcinku usłyszycie historię porodową z perspektywy mamy i z perspektywy taty. Także będą dwie historie porodowe w jednym. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tej cudownej historii. Cześć, z tej strony Agnieszka. Pragnę zaprosić Cię do wysłuchania historii, która wydarzyła się podczas jednego z moich dyżurów. Malwinę i Konrada przywitałam na sali porodowej późnym wieczorem. To było takie standardowe przyjęcie, zebranie wywiadu i wprowadzenie. Zawsze od samego początku staram się maksymalnie zmniejszyć dystans, który się tworzy między mną jako położną, a rodzącą i jej partnerem. Stworzyć taką przyjazną atmosferę, podobną do tego domowego ciepła. Z tą parą było zupełnie inaczej. Po kilku wymienionych zdaniach ja poczułam się, że jakbym znała ich od dzieciństwa. I przychodząc do nich na salę porodową, oczywiście sprawdzałam, jak postępuje poród, jak radzą sobie z jego przebiegiem, ale też porozmawiać o wszystkim i o niczym. I w niewiadomym dla mnie momencie stworzyliśmy bliską więź. Obdarzyliśmy się ogromnym zaufaniem, no, który zaowocował pięknym porodem. I ogromnie cieszę się, że możecie poznać tą historię. Ja za nią trochę czekałam, bo byłam ciekawa, jak z ich perspektywy ten poród wyglądał. A po porodzie pamiętam taki bardzo zabawny moment, kiedy przyjeżdżając na salę poporodową zatrzymaliśmy się obok gazetki, na której przywieszałyśmy bombki z imionami dzieci urodzonych w grudniu. Uzupełniłam bombkę imieniem Lara, datą i godziną porodu i przywiesiłam, mówiąc: Lara będzie wisieć obok Malwiny. Ja naprawdę nie mam pamięci do imion i za co wszystkich zawsze przepraszam. I w tym momencie mówi Malwina do mnie: ale ja mam przecież na imię Malwina. Więc zupełnym przypadkiem Lara zawisła obok imienniczki swojej mamy. I to było dosyć zabawne i fajne. To była jedna rzecz, którą mi utkwiła tak poporodowo, że czasami po prostu tak ma być.
i zbieg różnych wydarzeń, przypadków owocuje takimi miłymi sytuacjami. Narodziny tej rodziny długo zostaną w mojej pamięci. Ogromnie cieszę się, że mogłam przy nich być. No i zapraszam w takim bądź razie, żebyś poznała tą historię. O ciąży dowiedzieliśmy się święta wielkanocne. Pamiętam dzień przed świętami, spojrzałam w kalendarz i miesiączka spóźniała się 5 dni. Powiedziałam do męża, okres mi się spóźnia. Mąż z uśmiechem powiedział, to dobrze, to po świętach zrobisz test. Ja niestety nie lubię czekać. Był to wieczór, kiedy powiedziałam mężowi o spóźnianiu się miesiączki. W nocy przyśniło mi się, że jestem w ciąży. Obudziłam się o 6 rano i szybko pobiegłam do szafki, w której miałam test ciążowy. Po paru chwilach na teście zobaczyłam 2 kreski. Emocje, jakie temu towarzyszyły, są nie do opisania. Radość, zaskoczenie. Nie byłam zbyt romantyczna przy informowaniu męża. Szybko pobiegłam do sypialni, mąż jeszcze spał, a ja wleciałam na łóżko i zaczęłam mówić do zaspanego męża: kochanie, pamiętasz, wczoraj mówiłam, że okres mi się spóźnia i zrobiłam test. Mąż zaspany, bo ekspresyjnie go obudziłam, i mówi: i co? Jestem w ciąży, jest pozytywny. Mąż nie mógł uwierzyć, że tak szybko udało zajść się w ciążę. Mam chorobę Hashimoto, więc różnie mogło być. Pamiętam, że zaczęłam chodzić nerwowo po mieszkaniu, ubierać się. Miałam jeszcze szykować potrawy na święta, ale nie mogłam się skupić. Ubraliśmy się z mężem i zeszliśmy do moich rodziców, z którymi mieszkamy, powiedzieć o radosnej nowinie. Rodzice bardzo się ucieszyli. To był najlepszy prezent na święta, jaki moglibyśmy sobie wymarzyć. Później pojechaliśmy do rodziców męża. Tam mieliśmy razem spędzić święta. Ci również nie przypuszczali, jaki prezent na święta dostaną. Śmialiśmy się, że na święta wielkanocne dowiedzieliśmy się o ciąży, a na święta Bożego Narodzenia maleństwo może być już z nami. Po kontroli u ginekologa też tak się okazało, przewidywany termin porodu 18 grudnia. Pamiętam, pomyślałam sobie, jejku, czy ja zdążę urodzić do świąt, czy los zrobi mi psikusa i 24 grudnia, jak będziemy siadać do wigilijnego stołu, zacznie się akcja porodowa. Ciąża przechodziła bardzo dobrze i bez problemu. Lekkie mdłości w pierwszym trymestrze. Brzuch zaczął się pojawiać dopiero w 6 miesiącu ciąży. Jedyna niedogodność, jaka mnie spotkała, to była cukrzyca ciążowa. Ale i z niej umiałam znaleźć pozytywne strony. Nie przydaję za dużo w ciąży i dostanę skierowanie do szpitala, więc nie będzie sytuacji w stylu wody mi odeszły, jedziemy szybko do szpitala, tylko na spokojnie pójdę na umówiony termin i wszystko będzie działo się w szpitalu. Tak też się stało. Dostałam skierowanie do szpitala na 9 grudnia. To był piątek. Tego dnia pojechaliśmy z mężem do szpitala. Był to 39 tydzień ciąży. Przyjęcie do szpitala poszło bardzo szybko i sprawnie. Miałam wykonane wszystkie niezbędne badania, przeprowadzony wywiad medyczny, następnie pokierowana zostałam do swojego pokoju. W niedzielę 11 grudnia miałam założony cewnik Foleya, balonik, w celu wywoływania porodu. Po założeniu lekarz kazał dużo spacerować, żeby balonik zaczął pracować. Mąż przyjechał w odwiedziny o godzinie 15, pospacerował ze mną oraz poczekał, aż miałam zrobione KTG, na którym dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnych skurczy, więc dziś najprawdopodobniej nic nie zacznie się dziać. Mąż spokojnie pojechał do domu, a ja wróciłam do swojego szpitalnego pokoju.
Około 22:30, jak leżałam w łóżku, woda poleciała mi po nogach. Pomyślałam sobie, chyba pękł balonik i coś zaczęło się dziać. Koleżanka z pokoju wybiegła po położną. Położna powiedziała, że podłączy mnie pod KTG, mam zobaczyć, czy balonik mogę wyciągnąć, a ona zawoła lekarza. Poszłam do toalety, sprawdzam, czy mogę wyciągnąć balonik, ale miałam wrażenie, że on jest nie do wyciągnięcia. Dziś wiem, że zrobiłam to zbyt delikatnie. I w tym momencie znowu poleciała mi woda po nogach. Pomyślałam sobie, ile jest tej wody w tym baloniku. Jak wyszłam z toalety na pokój, przyszła położna z lekarzem i powiedziała, że mnie zbada. Po badaniu okazało się, że balonik jest cały. Lekarka wyjęła go bez problemu, a woda, która leciała po moich nogach, to były wody płodowe. Miałam wtedy już 5 cm rozwarcia i była decyzja, że jedziemy na salę porodową. Miałam się jeszcze wykąpać, przebrać w szpitalną koszulę oraz podejść do położnej na założenie wenflonu. Najpierw zadzwoniłam do męża, że może już jechać do szpitala, ponieważ miał uczestniczyć w porodzie. Napisałam jeszcze SMS do rodziców i teściów, że zaczynam rodzić. Bardzo dobrze się czułam, ból był minimalny, jak przy miesiączce, więc na spokojnie wzięłam kąpiel, zapakowałam walizkę, żeby później można było moje rzeczy łatwo przenieść do sali poporodowej. Spakowałam torebkę, którą brałam na salę porodową, w której miałam niezbędne rzeczy, m.in. ręcznik, wodę, coś do zjedzenia, plan porodu, kartę ciąży i telefon. Poszłam do położnej, żeby założyła mi wenflon. Czułam się bardzo dobrze. Byłam spokojna i zrelaksowana. Aż się zdziwiłam, że mam już 5 cm rozwarcia, a ja się tak dobrze czuję. Na salę porodową poszłam pieszo z położną, która wzięła moje rzeczy. Jeszcze po drodze sobie żartowałyśmy. Jak doszłyśmy na oddział porodowy, czekał tam już mój mąż. Położna, która nam towarzyszyła przy porodzie, zaprowadziła nas na salę, poprosiła o niezbędne dokumenty oraz plan porodu. Podłączyła mnie pod KTG, zapytała, jak się czuję, czy jest mi wygodnie, włączyła relaksującą muzykę. Zaczęły mnie boleć krzyże, więc żeby ulżyć mi w niedogodnościach, założyła mi TENS, który dawał odczucie, jakby lekkie prądy przechodziły przez plecy, co bardzo mnie rozluźniło. Jeszcze jakiś czas z nami rozmawiała i żartowała. Tłumaczyła, że jak przychodzi skurcz, to mam starać się rozluźniać i spokojnie oddychać. Atmosfera była tak miła, jakbyśmy się znały od lat i spotkałyśmy się właśnie na plotki. Jak skurcze zaczęły się robić częstsze i bardziej bolesne, zaproponowała ciepłą kąpiel pod prysznicem, która odpręża i zmniejsza ból przy skurczach. Poprosiła męża, żeby odliczyć 30 minut kąpieli. Kąpiel bardzo pomogła. Byliśmy sami z mężem, było to bardzo odprężające i takie nasze. Po kąpieli skurcze się nasilały, po jakimś czasie przerwy między skurczami były coraz krótsze i już nie miałam siły rozmawiać. Mąż zapytał, czy nie chcę jakiegoś leku przeciwbólowego. Stwierdziłam, że może jednak poproszę. Mąż zadzwonił po położną, która jak przyszła i mnie zbadała, powiedziała, że ma dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła była taka, że już nie mogę dostać środków przeciwbólowych, ponieważ akcja porodowa była tak rozwinięta, że niestety nie można było ich podać. A dobra wiadomość była taka, że mamy 9 cm rozwarcia i zaczynają się skurcze parte. I tak się stało. Nagle poczułam inny ból niż do tej pory. Miałam wrażenie, jakby moja córka zaraz miała być już z nami. Byłam już troszkę zmęczona, ale szczęśliwa, że za chwilkę zobaczę moją kochaną córeczkę. Mąż cały czas był przy mnie i wspierał. Położna w pewnym momencie wzięła moją dłoń i położyła na główce mojej córeczki. W
Wtedy poczułam, że jeszcze chwilka, jak już jest główka, to za chwilę zobaczę naszą córeczkę. Tak też się stało. Jeszcze kilka parć i zobaczyłam naszą córeczkę. Była taka śliczna, malutka, ale oczy miała ogromne. Pierwsze, o co zapytałam, to czy wszystko dobrze. To było dla mnie najważniejsze, mimo bólu i zmęczenia. Kiedy dostałam informację, że wszystko dobrze i dostałam córkę na klatkę piersiową do kangurowania, poczułam ulgę i radość, trzymając pierwszy raz swoje dziecko w ramionach. Oboje z mężem patrzyliśmy na nią jak na największy skarb i cud, bo to jest nasz największy skarb. Po chwili zabrano córkę do otwartego inkubatora na resztę pomiarów. Ja jeszcze rodziłam łożysko, następnie byłam szyta. W tym czasie mąż dostał córkę do kangurowania. Wspaniały widok. Mimo, że byłam szyta, zmęczona i obolała, to cały czas patrzyłam na naszą rodzinę, która już była w komplecie. Radość, strach, zmęczenie, wszystkie te emocje, które towarzyszą podczas porodu, nawet ból, już nie ma w tym momencie większego znaczenia. Najważniejsze, że maleństwo, na które tak czekaliśmy, jest z nami całe i zdrowe. Możemy ją przytulić. Każdemu życzę tak wspaniałego porodu w cudownej atmosferze. Mąż, który był ze mną cały czas i robił wszystko, żeby ulżyć mi w bólu, i tak wspaniała położna, jaką my mieliśmy, która była z nami i tworzyła cudowną atmosferę. Pozwoliła nam się cieszyć porodem we dwójkę, ale także była i pomagała. Ja od samego początku miałam pozytywne nastawienie do porodu. Nigdy się go nie bałam. Do tego towarzystwo męża i pomoc najcudowniejszej położnej, Agnieszki Nowak, skutkowało pięknym i dobrze wspomnianym porodem. Każdemu życzę tak pięknego porodu jak nasz. Pisząc naszą historię porodową, nasza córeczka ma już 3 miesiące. Wiele osób mówiło mi, że szybko zapomnę poród oraz ból, który towarzyszy podczas porodu. Ja cały poród pamiętam bardzo dobrze i chcę go pamiętać, ponieważ był cudowny. Ból był minimalny, a atmosfera, jaką stworzyła wspaniała położna Agnieszka Nowak, magiczna. Każdemu życzę tak cudownego porodu, a Agnieszce bardzo dziękuję z całego serca za wspaniały poród, cudowną atmosferę oraz zaangażowanie. Jedenastego grudnia, około godziny 20, pojechałem do domu po wizycie w szpitalu u mojej kochanej małżonki. Nic nie wskazywało na to, że właśnie za kilka godzin nasze życie zmieni się nie do poznania. Wróciłem do domu, a około godziny 22:30 dostałem wiadomość od żony, że coś zaczyna się dziać, ale czeka za lekarzem i położną. Krótko przed północą napisała, że mogę jechać do szpitala, ponieważ zaczął się poród. Zebrałem się zdenerwowany, w pozytywnych emocjach, wyruszyłem do szpitala. Na miejsce dotarłem około godziny 1, 12 grudnia. Wjechałem na drugie piętro szpitala, cisza w budynku, co mnie zdziwiło i zobaczyłem, jak moja żona podąża w moim kierunku wraz z położną. Skierowała nas do oddziału porodowego i do sali, w której na świat miała przyjść nasza upragniona córeczka. Włączona była spokojna muzyka. Żona wzięła prysznic, aby ciepła woda przyniosła trochę ulgi. Denerwowałem się, ponieważ widziałem, że ból wzmagał się wraz z upływem czasu, mimo że moja ukochana dzielnie to znosiła. Próbowałem zrobić, co mogę, by ją wspierać i ulżyć jej, jak tylko się dało. Około godziny 1:40 bóle nasilały się i poprosiliśmy opiekującą się nami położną Agnieszkę o leki przeciwbólowe. I usłyszeliśmy i dobrą, i złą wiadomość.
Zła była taka, że nie można było już na tym etapie podać leków przeciwbólowych. A dobra, że poród wszedł już w ostatni moment. Nasza córka zaczęła powoli wychodzić na ten świat. Cały czas stałem za żoną, położoną na łóżku porodowym i trzymałem ją za ręce, aby czuła moje wsparcie. Czułem emocje, ciężkie do opisania, ponieważ zrozumie je jedynie ta osoba, która chociaż raz to przeżyła. Opieka i atmosfera, jaką byliśmy otoczeni, wprawiła mnie w zdumienie. Czuliśmy oboje, że mamy przy sobie osobę, która pomoże nam, cokolwiek by się działo. O godzinie 2:56 urodziła się nasza kochana córeczka i zobaczyliśmy ją po raz pierwszy. Małżonka, mimo zmęczenia, chciała tylko wiedzieć, czy jest wszystko dobrze z naszą córką. Byliśmy uradowani i przez łzy szczęścia usłyszeliśmy, że z naszą córeczką jest wszystko dobrze. Od położnej otrzymałem nożyczki do przecinania pępowiny. Było to w pewnym sensie niezwykłe, że oddzielamy małą od świata, w którym była przez 9 miesięcy i witamy ją w naszym. Żona uśmiechała się mimo zmęczenia, gdy otrzymała córkę do przytulenia. Nigdy nie zapomnę pierwszego uśmiechu mamy i córki w swoich objęciach. Po chwili córka trafiła do lekarza i położnej, aby określić wagę, wzrost i dokończyć badania, a następnie przekazano ją na moje ręce. Magicznym uczuciem jest trzymanie tak małej, nowonarodzonej osoby na rękach. Miałem wrażenie, jakby córka poczuła się dobrze i bezpiecznie, ponieważ po chwili usnęła na mojej klatce piersiowej. Z uśmiechem na twarzy położna zapytała, czy córka usnęła. Odpowiedziałem jej, że chyba tak, po czym padło w uśmiechu stwierdzenie, że córce jest dobrze u tatusia. Patrzyłem, jak żona po porodzie dochodzi do siebie. Była zmęczona, ale szczęśliwa. Przyszedł moment, gdy córka wróciła do mamy, aby razem mogły pojechać do sali poporodowej. Towarzyszyłem im tak długo, jak było to tylko możliwe, gdy w okolicach godziny 6 rano mama z nowonarodzoną córką pojechały na oddział odpocząć. Wyjątkowe są chwile, gdy rodzi się dziecko. Jest to coś, czego nie da się przekazać pisząc czy mówiąc. Każdy musi przeżyć to samemu. Dla mnie był to wyjątkowy czas i nigdy go nie zapomnę. Możliwość bycia z córką od jej pierwszego oddechu, uśmiechu i spojrzenia jest jedną z tych rzeczy, której nie da się niczym zastąpić. Opieka i ciepło, jaką otoczą przyszłych rodziców i nowonarodzonego człowieka położne, które przeżywają to razem z wami, jest czymś, co trzeba czuć i robić z powołania. Historia z mojej strony wyglądała tak, że nie umiem sobie wyobrazić, aby ten czas mógł być spędzony w milszy i lepszy sposób. Każdemu przyszłemu tacie chciałbym przekazać, że wspierając swoją drugą połowę w takiej chwili, umacnia to więź między wami i to wsparcie jest niezastąpione, tak jak emocje i przeżycia przy wyczekiwanym dziecku. Uczucia, jakie towarzyszyły w momencie narodzin naszej kochanej córki, są nie do opisania. Moja żona była bardzo dzielna, a córka bardzo ładnie współpracowała. Każdemu przyszłemu tacie polecam, żeby był podczas narodzin swojego dziecka, ponieważ tego nie da się powiedzieć ani przekazać. To po prostu trzeba przeżyć. Dziękuję również naszej położnej Agnieszce Nowak za pomoc, zaangażowanie oraz cudowną atmosferę, którą stworzyła na sali porodowej. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Historii Porodowych. Naszym dzisiejszym bohaterom Malwinie, Konradowi i ich maleńkiej córeczce bardzo dziękujemy za podzielenie się Waszą historią porodową i życzymy Wam cudownych świąt już w trójkę.
Do usłyszenia w kolejny czwartek.